dobry, witam cieplutko i dzisiaj do Was przychodzę w końcu z tematem perfum. Dawno takiego odcinka nie było na moim kanale, dlatego że głównie przez ostatnie tygodnie rządziły vlogi. Tak naprawdę ten odcinek również jest, można powiedzieć, w zastępstwie, ponieważ pod postem na Instagram obiecałam haul perfumowy, który mam nadzieję w końcu niebawem się ukaże, ale póki co na ten moment mam problem z jednym plikiem, który nie chce się za diabła przesłać i po prostu już moja cierpliwość jest na wykończeniu, także wybaczcie ci, którzy czekają na ten haul. Mam nadzieję, że jak najszybciej ten plik w końcu mi się prześle i haul pojawi się. Ale myślę, że temat dzisiejszego odcinka będzie dla Was również ciekawy, dlatego że są to perfumy, które ponownie zagościły w mojej kolekcji. Dodam, że w największych możliwych pojemnościach. To nie są żadne nowości ani dla mnie, ani dla Was, dlatego że każdy z zapachów omawiałam już na odcinkach perfumowych. Mogę powiedzieć śmiało, że jest to uzupełnienie o zapas moich ulubionych zapachów. A więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, które zapachy sobie tak uwielbiłam, że aż je wykończyłam, zapraszam do oglądania dalej. Zacznę może od mojego ulubieńca, zresztą każdy zapach pokazany w dzisiejszym odcinku to jest mój absolutny ulubieniec, ale może zacznę od zapachu, którego wykończyłam do dna, czyli mam puściutki flakonik, a jest to kompozycja od marki Lancôme La Nuit Tresor Nude. Z całej linii zapachów Tresor od marki Lancôme kompozycja Nude jest to moja najukochańsza, najpiękniejsza tresorka, jest to po prostu moja tresorka. Ta kompozycja, pomimo tego, że nie ma pazura, którego ja uwielbiam w perfumach, ale ma to coś i to coś to jest ten niesamowicie kojąco relaksujący wpływ. Oprócz tego ma najpiękniej wydanego kokosa, jakiego nie tylko czułam w perfumach, ale ogólnie w zapachach. Przepiękny jest ten kokos, uwielbiam jego woń, jego barwę. Ten kokos tutaj w tym wydaniu jest otulony taką miękką, słodką, puchatą wanilią. Do tego dochodzi delikatne okraszenie cytrusów na początku, które no, trwają chwilkę i tą świeżość cytrusów tutaj jest na początku tylko czuć i również róża, która jest w sercu, jest przeze mnie wyczuwalna tylko i wyłącznie na chwilę i to w bardzo subtelny sposób. Wykończyłam flakon 50 ml, a teraz na mnie czeka duża butla, także będę miała się czym relaksować i pocieszać w sezonie jesień-zima. Kolejne perfumy, które pojawiły się ponownie i w większym flakonie, jest to marka Zadig & Volte, This Is Her i uwaga, teraz będzie ASMR. Ania właśnie z kanału Anecznik puszcza takie rolki na Instagrama ASMR, gdzie właśnie rozpakowywuje folię i powiem Wam, że ja uwielbiam odgłosy szeleszczącej folii. Dajcie mi znać, czy Wy też. W każdym bądź razie jest to prezent od mojego męża Gumisia. Dwie kompozycje ostatnie, które Wam pokażę, jest to prezent od mojego męża, który nie wiedział, co mi kupić. To znaczy wiedział co, tylko nie wiedział które, a więc poprosiłam go, żeby mi kupił perfumy w tej największej pojemności, ponieważ mam już końcówki, może jedna góra, dwie aplikacje, a więc Zadig & Volte This Is Her, kompozycja przeze mnie uwielbiana i zawsze będę o niej mówić z sentymentem, dlatego że to był pierwszy zapach, jaki wybrałam w ciemno, to znaczy również to był, ten pierwszy to również był prezent, ale od mojej siostry na urodziny, ale samą kompozycję wybierałam totalnie w ciemno. Jeden z moich ulubieńców o przepięknym, ale jaka taka przeźroczysta teraz ta butelka, bo widać płyn przez nią, a w mniejszej i tej pierwszej wersji, którą miałam, to była totalnie biała. Zresztą poczekajcie, ja za chwilę ją przyniosę. Ja jestem z powrotem i może to jest tylko moje wrażenie, ale wydaje mi się, że ta mniejsza pojemność jest o wiele bardziej mleczna od tej większej. Być może to jest takie moje złudzenie, ponieważ w tej większej pojemności jest po prostu płyn i jest pełen flakon, a w mniejszej jest tylko końcóweczka, chociaż jak ja patrzę na tą końcóweczkę, to ją ledwo widać przez ten flakon. Nie, jednak obstaję za tym, że ona była bardziej mleczna. I w ogóle, popatrzcie jaka różnica między 30
asetką. Wracając do samego zapachu, przeogromnie się cieszę, że mam pełen flakon ponownie w kolekcji, dlatego że będę używała z największą przyjemnością w nadchodzącym sezonie najbardziej. I powiem Wam, że ta końcóweczka, która mi się tutaj uchowała, była skrzętnie trzymana i nieużywana. I ostatni raz chyba ją użyłam w styczniu albo w lutym. A później jak się zorientowałam, że to już jest naprawdę aplikacja na raz, maksymalnie na raz, to ją zostawiłam, dopóty nie kupię nowego flakonu. Też wtedy nie myślałam o ponownym zakupie, ponieważ zbliżał się sezon wiosenno-letni, a więc moja głowa była zaprzątnięta typowo zapachami skierowanymi na ten sezon. Ale mam pełny flakon i nie zawaham się go użyć. Zapach cudownie otwiera się różowym pieprzem. Jest tutaj przeogromna słodycz, która płynie z bitej śmietany i wanilii. Tutaj też jest, jak w przypadku Lancome, wanilia podana na miękko, puchato, z cudownym ujęciem drzew. Drzewo sandałowe, drzewo kaszmirowe. Również tutaj jest kasztan, jaśmin. I może ci, co się nie orientują, bo są tutaj nowi, nie wiedzą, ale ja nie lubię dużej dawki jaśminu. Lubię taką subtelną jego ilość, a ten zapach taką posiada. Jest to dla mnie bardzo zachwycająca kompozycja, ponieważ pomimo tego, iż charakteryzuje się taką ogromną słodyczą, z tego zapachu płynie sensualność, płynie energia. Jest to bardzo energiczny zapach i mogę powiedzieć, że lekko taki enigmatyczny. Ostatni zapach, który również pojawił się ponownie w mojej kolekcji, tym razem w większej pojemności, i jest to również prezent na urodziny od mojego męża. I teraz uwaga, będzie pełne ASMR, ale chyba niektórzy się domyślają, co to za kompozycja, ale dobra. Dla tych, co uwielbiają szelest folii, ja uwielbiam, gwiazdeczka Angel Nova od marki Mugler. Jest to w ogóle zapach dla osób, które uwielbiają emanować, krzyczeć zapachem. Otwiera się pięknie taką figlarną, troszeczkę landrynkową maliną. W ogóle zrobię Wam porównanie, jak te gwiazdeczki wyglądają. Jest taka różnica, chociaż ten flakon był o pojemności 50 ml, także nie ma takiej wizualnie dużej różnicy jak w przypadku Zadig & Voltaire. Tak jak powiedziałam wcześniej, wyczuwam tutaj malinę landrynkową, chociaż ta landrynkowość nie jest jakaś sztuczna dla mnie. Jest to malina figlarna, zadziorna, która jest orzeźwiona, może ja to pudełko właśnie tutaj odstawię, bo mi trochę tutaj przeszkadza i mnie rozprasza. Malina, która jest orzeźwiona akordem liczy, w nutach serca jest tutaj róża, która jest również delikatnie ujęta, i piękne wykończenie, które wybrzmiewa najbardziej właśnie w nuty drzewne, jest tutaj mocno zaakcentowane drzewo akikalaud. Jest to jedna z moich ulubionych kompozycji i naprawdę bardzo się cieszę, że w końcu znowu mogę pójść po bandzie i używać tej gwiazdeczki, kiedy tylko mam na nią ochotę. To będzie już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że taki z uzupełnieniem zapachów Wam się spodobał i miło Wam się go oglądało. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, jakie Wy zapachy ostatnio kupiłyście ponownie. Dziękuję Wam za obecność i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, na razie, pa, pa.